Michał Undra, Akademia Zdrowia TV. Witam Cię w kompleksowym poradniku o wpływie głodówek na zdrowie i długowieczność, gdzie poznasz głębokie korzyści ze stosowania postów okresowych i kilkudniowych. Dowiesz się, jak bezpiecznie i mądrze przeprowadzać takie głodówki i jak do nich się przygotować. Porównamy również głodówkę z oknem żywieniowym, czyli popularnym modelem Intermittent Fasting. Powiem, co po kolei zaczyna dziać się z organizmem, gdy nie spożywamy posiłków przez 6, 12, 24, a nawet 72 godziny. Przejdziemy sobie również przez liczne fakty i mity, i odpowiem na najczęstsze pytania o poszczeniu, które dostaję od Was na Instagramie, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Na koniec filmu będę miał dla Ciebie do pobrania dokument z linku w opisie, gdzie znajdziesz 10 najlepszych dodatków, suplementów i napojów, które możesz spokojnie przyjmować podczas głodówki. Aby mieć jak najlepsze samopoczucie w tym okresie i jednocześnie poprawić efekty takiego postu, zapraszam do oglądania. Na początku chciałbym rozróżnić post od okna żywieniowego, czyli właśnie tego intermittent fasting. Posty uważam, że zaczynają się minimum od 24 godzin poszczenia. Intermittent fasting ma taką nazwę: post przerywany. Mówimy na to też często okno żywieniowe, ale totalnie nie traktuję tego w kategoriach postu, zarówno pod względem w ogóle trudności tego wprowadzenia, jak i też korzyści zdrowotnych, bo niestety, niestety, ale bardzo mocno zaznacza się, że intermittent fasting, czyli powiedzmy że 8-godzinne okno żywieniowe. Ma niesamowite korzyści zdrowotne, takie jak na przykład głodówki dwudniowe. Tak? Okno żywieniowe polega na tym, że przeważnie. W maksymalnie 8 godzin w ciągu doby spożywamy wszystkie kalorie. Na przykład od 12 do 20 poza tym czasem nie jemy nic. Możemy pić tylko płyny, ewentualnie kawę. Czyli o 12 najczęściej jemy pierwszy, znaczy jemy pierwszy posiłek. Przeważnie po 4 godzinach jemy drugi o 16 i o 23. Okno żywieniowe może być też skrócone. Na przykład trwać od 12 do 16. Wtedy jemy tylko posiłek o 12 i o 16. Lub ewentualnie jeszcze bardziej skrócone. Lub w ciągu 8 godzin możemy też zjeść 4 posiłki. Wiadomo, że są różne na ten temat wariacje. Sam intermittent Fasting nie jest metodą, która wspiera odchudzanie, która wspiera zdrowie, długowieczność, samopoczucie i tego typu rzeczy, badania na ludziach tego nie potwierdzają, a z badania na myszach niestety nie możemy wyciągać wniosków do badań na ludziach, ponieważ dla myszy post 16-godzinny to jest jak dla nas po prostu post kilkudniowy, bo wiadomo, że myszy ten metabolizm w ogóle mają zupełnie inny. Niż ludzie. I F, intermittent fasting, jest po prostu bardzo wygodny, skuteczny w praktyce pod względem wprowadzenia deficytu kalorycznego czy innych aspektów takiego właśnie kontrolowania diety, ale sam w sobie Inter intermittent fasting nie zakłada tego, że schudniemy, nie wspiera jakichś efektów zdrowotnych, tylko po prostu ułatwia nam, powiedzmy, że trzymanie diety, trzymanie pewnych założeń, bo jeżeli wiemy, że mamy jeść wszystko od tej do tej godziny i poza tym nie jemy nic, nie sięgamy po przekąski, mamy to okno żywieniowe, to często po prostu bardziej trzymamy się tych założeń, więc pod tym względem to jest y, fajne. O intermitted fasting nie będę długo mówił, bo to nie jest temat tego filmu, ale tylko takie najważniejsze elementy wspomnę, że w intermitted fasting powinniśmy praktycznie zawsze trening robić przed ostatnim posiłkiem. Czyli na przykład, jeżeli mamy te okno żywieniowe do 20, to nie powinniśmy trenować o 21 i potem już nic nie jeść i jeść następnego dnia o 12, tylko zawsze trening powinien być przed ostatnim posiłkiem. Można zrobić trening też na to w zależności od tego, co trenujemy. Warto oczywiście zaznaczyć, że na ten trening na pewno nie będzie tak intensywny i ciężki, jak po posiłku. I intermittent fasting można też stosować tak naprawdę powiedzmy, że w nieskończoność, bo nie jest to post, nie jest to jakieś obciążenie dla organizmu, które... Możemy stosować na przykład przez 5 dni w tygodniu, czy przez miesiąc, czy przez jakiś określony czas, bo tak naprawdę możemy do tego się przyzwyczaić i na co dzień spożywać takie okno żywieniowe, spożywać wszystkie kalorie w oknie żywieniowym, tutaj nie widzę przeciwwskazań. Ale bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy spożywać, stosować intermittent fasting, to zdecydowanie dla zdrowia najlepiej jest korzystać z ETRF, czyli tak zwanego wczesnego odżywiania, czyli early time restricted feeding. Polega to na tym, że jemy wcześniejsze śniadanie, ale przede wszystkim wcześniejszą kolację, dlatego też, że jedzenie późno na noc powoduje gorszą jakość snu, gorszą regenerację, a co ciekawe może wpływać nawet na insulinowrażliwość, czy nawet na apetyt i właśnie hamowanie łaknienia. Dlatego też, jeżeli ktoś wybiera intermittent fasting, to polecam zdecydowanie lepiej zrobić to jest na przykład w godzinach 8-16, 9-17 niż... 12,20 albo w ogóle nie wiem, 14:22, to już w ogóle jest bardzo, bardzo późno, zwłaszcza, że przy intermittent fasting jemy większe posiłki, więc zadbajmy o to, żeby raczej po prostu tej kolacji nie jeść zbyt późno. A teraz przechodząc już do takich standardowych postów, czyli powiedzmy, że to jest od 24 godzin minimum, jak nasze, organizm, jak nasze ciało, organizm reaguje w konkretnych godzinach, co się zaczyna dziać. Trzeba zaznaczyć, że jeżeli ja teraz na przykład o godzinie 15 zjem posiłek ostatni, no to nie jest tak, że ja zaczynam pościć o 15.01, tak? W, takim, w takiej najprostszej nomenklaturze, w takim najprostszym po prostu naszym rozumieniu, zaczynamy ten post rzeczywiście o 15.01 i od tego czasu liczymy te 24 godziny postu. Ale wiadomo, że ten posiłek jeszcze się trawi przez godzinę, dwie, 3 Więc tak naprawdę powiedzmy, że stan poszczenia, stan takiego odpuszczenia, o oczyszczenia, czy. Odpoczynku układu pokarmowego zaczyna się po 2-3 godzinach, ale najprościej jest mierzyć ten post od czasu, kiedy skończyliśmy posiłek. Ale dopiero po mniej więcej około 4-6 godzinach zaczynają się uszczuplać zapasy naszego glikogenu, czyli związanego, związanej glukozy, węglowodanów. W mięśniach w wątrobie i to zaczyna być zużywane jako źródło energii, jeżeli nie jemy następnego posiłku. I dopiero po kilku godzinach zaczyna spadać stężenie glukozy i insuliny. No i to też oczywiście jest jeden z ważnych aspektów związanych z postami, które wiele osób wykorzystuje po to, żeby poziom glukozy i insuliny sobie obniżyć. No i dopiero po kilku godzinach, powiedzmy, że po 4-6, układ pokarmowy dopiero zaczyna odpoczywać, więc na przykład jeżeli byśmy jedli kolację o 20, o 22, kładziemy się spać, no to nasze, nasz organizm jest jeszcze w takim trybie trawienia, co znowu na jakość snu nie będzie wpływać dobrze. Dopiero po 16-12 godzinach ciało troszeczkę bardziej yy, zaczyna się yy, przestawiać na. Yy, tra Powstawanie glukozy z innych cząsteczek nie właśnie nie z węglowodanów, nie ze skrobi, nie z glikogenu, jest to tak zwana glukoneogeneza. I na przykład właśnie zarówno z glicerolu, z kwasów tłuszczowych, czy z aminokwasów jest w stanie ten poziom glukozy po prostu wytworzyć tę glukozę. Dodatkowo podczas takich postów nasze ciało powoli przekształca się na wykorzystywanie ketonów jako alternatywne źródło energii, czyli tak naprawdę. Kwasów tłuszczowych, które potem przekształcają się w ketony, i to jest źródłem energii, ale to następuje dopiero po dłuższym poście, na pewno nie przy 16-godzinnym. Dopiero po co najmniej 12, a najlepiej 24, bliżej 24 godzin ciało zaczyna coraz bardziej korzystać z kwasów tłuszczowych jako źródło energii, ale tutaj są naprawdę różne informacje na temat tego, kiedy wchodzimy w stan ketozy i w niektórych opracowaniach mówi się, że po 24 godzinach, w niektórych że po 70 Raczej po 24 godzinach standardowa osoba nie będzie w stanie ketozy, to jest naprawdę jeszcze krótki czas, żeby rzeczywiście mocno korzystać z tych kwasów tłuszczowych jako źródła energii. Ale rzeczywiście już po takim czasie, 24 godzin, często odczuwamy, że tego glikogenu jest mniej, i być może wtedy możemy też odczuwać takie osłabienie trochę fizyczne, że na przykład nie przebieglibyśmy teraz dłuższego dystansu, nie zrobilibyśmy cięższego treningu, ale psychicznie zaczynamy czuć się coraz lepiej, bo te, te źródła energii troszeczkę się y, zmieniają. I powiedzmy, że po około 30-36 godzinach gdzieś już ten stan ketozy może się zaczynać w niewielkim stopniu. Rzeczywiście, już zmienia się nasze samopoczucie, często zwiększa się poziom naszej energii, klarowność umysłu, i mentalnie mamy bardzo duży poziom energii. A fizycznie, no przeważnie, przy takim poście jesteśmy trochę osłabieni. W takim sensie, że po prostu jakiś wysiłek fizyczny bardziej nas osłabia niż zwykle. No nie mamy tego glikogenu, nie mamy tych zasobów energetycznych, więc ciężkich treningów na pewno nie dalibyśmy raz zrobić, ale mentalnie czujemy się już bardzo dobrze i mamy duże skupienie, duży poziom energii. Co ciekawe, przy już takim poście 24-36 godzinnym często śpimy. Krócej, śpimy lepiej, wysypiamy się bardziej i mamy ten poziom energii znacznie zwiększony. Powiedzmy, że po tych 24-36 godzinach, już naprawdę ten poziom glukozy powinien być na takim dosyć niskim poziomie utrzymywany. I tutaj warto zaznaczyć to, że nawet jakbyśmy pościli miesiąc, to nasz poziom glukozy nie powinien nigdy spaść poniżej pewnego poziomu. Co ciekawe, w badaniach naukowych ten poziom glukozy to jest powyżej 70, na pewno, a często powyżej 80 mg na decylitr. Nawet przy dłuższych postach się utrzymuje ten poziom glukozy u zdrowej osoby. Jeżeli ktoś ma hipolikemię lub problemy zdrowotne, to niestety ten poziom glukozy będzie spadał, ale u zdrowej osoby ta glukoza nie spada nigdy. Nie jest tak, że mamy hipolikemię podczas postu, bo nasze ciało świetnie ten poziom glukozy jest w stanie bez problemu Utrzymać. No, i mówi się też, że powyżej tych 36 godzin jest jakaś aktywacja procesu autofagi, jednak proces autofagi nie jest zero-jedynkowy. Na przykład, jeżeli mamy dietę w deficycie kalorycznym, dbamy o siebie, trenujemy, czy też wysypiamy, to ta autofagia, czyli proces wymiany zużytych, uszkodzonych komórek, zachodzi tak naprawdę regularnie. To gorzej, jeżeli. Cały czas jesteśmy w nadwyżce kalorycznej, obiadamy się, nie ruszamy się, i tak dalej, i tak dalej. Mamy niezdrowy styl życia, to ta autofagia jest mało aktywowana, ale taki post może oczywiście dodatkowo aktywować taki proces autofagi, ale nie jest to proces, że na przykład w 24 godzinie postu jest to włączone, a w 16 jeszcze nie. Tak? Po prostu z czasem ta autofagia może być bardziej aktywowana, ale nie jest to proces. Po około 70 godzinach mamy praktycznie u każdego już pełny stan ketozy, już naprawdę adaptujemy się do wykorzystywania kwasów tłuszczowych i co ciekawe, tutaj bardzo często przy tym w tym momencie po powiedzmy że 3 dniach postu czy 3 dobach postu Znika właśnie stan głodu, bo gdzieś tam przez pierwsze 24-48 godzin możemy odczuwać głód, możemy odczuwać taką chęć, żeby coś zjeść, ale już bardzo często po trzech dniach ten głód po prostu znika. I co też może wskazywać oczywiście, że mamy ten stan ketozy, bo stan ketozy często ten głód zmniejsza. No i dopiero przy tych troszeczkę dłuższych postach mamy też mocny wpływ na układ odpornościowy. Jeżeli nie jemy, to nasz układ odpornościowy zaczyna inaczej działać, bo. Zdecydowana większość antygenów, czyli rzeczy, które stymulują nasz układ odpornościowy, pochodzi z pożywienia. Jeżeli nie jemy, to po prostu tych antygenów nie dostarczamy i nasz układ odpornościowy może odpocząć i zająć się powiedzmy troszeczkę innymi rzeczami. Dlatego też w wielu chorobach chronicznych, autoimmunologicznych, problemach zdrowotnych, na przykład też problemach ze stawami, takie posty dają bardzo fajne efekty zmniejszenia odczu odczuwania bólu czy różnych objawów np. skórnych, czy innych, bo znowu też y, problemy skórne bardzo często są związane z tym, co jemy, więc tu już w tym czasie możemy te efekty rzeczywiście odczuwać. No i raczej już powyżej 72 godzin. Ten stan nasz bardzo mocno się nie zmienia, już raczej znaczy jesteśmy zaadaptowani do stanu ketozy, już z, y, korzystamy z ciał ketonowych jako źródło energii i po prostu jeżeli dłużej pościmy, to coraz bardziej tę tkankę tłuszczową zużywamy. Już nie ma takiej róż, różnicy dużej fizjologii naszego organizmu. Ale teraz przejdziemy do głodówek w praktyce, bo oczywiście nie polecałbym każdemu zaczynać od postu 3, 4 czy 5-dniowego swojej przygody z głodówką, szczególnie jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że rano po przebudzeniu je na ściananie, a przed pójściem spać je kolację i ogólnie nie przez cały dzień, albo jeszcze coś podjada. Ogólnie, tak jak mówiłem, posty 24-godzinne, 36-godzinne nie są dużym wyzwaniem dla naszego organizmu. Naprawdę nasze ciało świetnie sobie z takim postem radzi, ale my nie jesteśmy do tego w ogóle przyzwyczajeni. Ani fizycznie, ani mentalnie też, bo cały czas myślimy o tym, co zjeść, myślimy o jedzeniu, planujemy posiłki itd., itd. Dlatego też na początku można zacząć od postów. Powiedzmy, że 24 godzinnych, być może 20 godzinnych, naprawdę to jest bardzo niski poziom wejścia w y, głodówki. Post 24 godzinny oznacza, że najczęściej jemy danego dnia, na przykład w poniedziałek kolację, i we wtorek nie jemy śniadania, nie jemy obiadu, jemy dopiero kolację. I już nie jemy dodatkowych innych posiłków, tylko ten ostatni posiłek. I to daje jakieś efekty właśnie lepszego samopoczucia, poziomu energii. Y, takie powiedzmy wpływ właśnie na samopoczucie. Na zdrowie nie ma to jakiegoś ogromnego wpływu, ale na samopoczucie jak najbardziej. I to jest dobra metoda wprowadzenia do postów. Jeżeli ktoś ma naprawdę problem, żeby pominąć jakieś posiłki, nawet jeden, to można po prostu zrobić post 16 czy 20 godzinny, czyli jemy kolację, załóżmy, że już nawet o godzinie 20, a następnego dnia jemy dopiero o 16 czy o 12. I też jest to jakiś tam, jakiś rodzaj jest to postu, jakiegoś takiego odpoczynku od odżywiania, bez dużego wpływu na zdrowie, ale po prostu do Coś, co przygotowuje nas do takiego postu. A z czasem możemy ten post wydłużać. I tak naprawdę 24-godzinne posty mają już jakiś sens i wpływ na zdrowie, ale takim Pierwszym etapem rzeczywiście postu czymś, co można nazwać postem, nazwałbym 36-godzinną przerwę w odżywianiu, czyli w poniedziałek jemy kolację, we wtorek nie jemy nic i to jest właśnie dzień bez jedzenia, to jest bardzo ważne. I w środę już jemy sobie normalnie śniadanie i w ciągu dnia normalnie spożywamy posiłki. Wtedy rzeczywiście mamy ten efekt na lepszy sen, bo nie jedliśmy przez cały dzień, więc mamy. Wyższy poziom energii, taką dobrą regenerację, zupełnie inaczej w ciągu dnia się czujemy i co ciekawe, zaoszczędzamy też dużo czasu, bo ani nie przygotowujemy posiłków, ani ich nie jemy, nie, nie zmywamy i tak dalej, i tak dalej. Nie zajmujemy czasu sobie właśnie ogólnie jedzeniem szeroko pojętym przygotowywaniem, zakupami, zmywaniem, gotowaniem jedzeniem więc to jest bardzo fajne i rzeczywiście mocno odczuwalne. I przy takim poście. Nie powinno być żadnych większych efektów negatywnych dla zdrowia. Znowu, są osoby, które nie powinny postów przeprowadzać, o czym powiem później, jeżeli chodzi o przeciwwskazania do postu. Ja teraz mniej więcej jestem na poście od 16-18 godzin i dzisiaj też nie planuję nic jeść i czuję się naprawdę szczególnie mentalnie, bardzo dobrze, taką jasność umysłu mam naprawdę wysoką. I zaczynamy od tych postów krótszych, tak, i z czasem oczywiście te posty możemy wydłużać. Czy posty są ciężkie? Czy to jest ciężkie do wprowadzenia? To myślę, że też jest naprawdę taki bardzo duży mit. Wiele osób przedstawia posty, te, które postów nie robiły przeważnie, przedstawia posty jako wręcz coś no, bardzo ciężkiego do wprowadzenia, bardzo dużego wyzwania dla naszego organizmu, że po prostu jeżeli ktoś pości 24-30 godzin, to... W nakłada na siebie jakieś ogromne obciążenie. Szczerze mówiąc teraz już robię regularnie 36 godzinne posty raz na kilka tygodni i naprawdę czuję się po prostu świetnie. Yy, wiadomo, że nie mam tych przeciwwskazań, o których będę mówił później, ale czuję się naprawdę świetnie, czyli jem sobie kolację na przykład w poniedziałek we wtorek nie jem nic i w środę jem już normalnie posiłek. Mam wysoki poziom energii, super się wysypiam, moja praca umysłu jest na mega wysokim poziomie. Nie robię ciężkich treningów, wiadomo, tutaj te efekty treningowe będą gorsze, ale czuję się świetnie. Jakiś tam głód jest, ale raczej uważam, że to jest bardziej głód psychiczny niż fizjologiczny. I, I naprawdę, jeżeli założymy sobie, żeby taki post przeprowadzić, to totalnie uważam, że nie ma tutaj żadnych problemów takich, żeby to. Żeby to było jakieś mega ciężkie, czy żeby bardzo nas mocno obciążało. Oczywiście są aspekty społeczne, może ktoś, partner, czy znajomi, czy ktokolwiek chce, żebyśmy zjedli z nim posiłek. No to jest trochę dziwne, że my nie jemy przez cały dzień, ale poza tym naprawdę nie widzę tutaj większych problemów. I też mogę powiedzieć z doświadczenia mojego rodzinnego, że mój tata robi sobie regularnie takie posty kilkudniowe nawet. I wiadomo, że jest też dużo starszy ode mnie i nie ma z tym problemów. A mój brat zrobił sobie ostatnio post sześciodniowy, i naprawdę nie było to jakimś ogromnym wyzwaniem dla niego. Też oczywiście jest trochę bardziej doświadczony w postach niż standardowa osoba, ale jak najbardziej takie posty można przeprowadzać w różnych celach. To myślę, że o celach jeszcze troszeczkę opowiem, po co w ogóle przeprowadzać post. Ale to, o czym wspominałem i wspominam cały czas, to że mamy wyższy poziom energii, lepsze samopoczucie i te prace umysłu poprawioną. Jest jedną z najważniejszych korzyści z postu, które, dla których ja robię właśnie post. Na pewno drugą korzyścią będzie też odchudzanie, kreowanie deficytu kalorycznego, bo jeżeli nie jemy przez jeden dzień, to kreujemy tak naprawdę deficyt kaloryczny. Równo, które równa się naszemu dziennemu zapotrzebowaniu kalorycznemu, troszeczkę może mniejszemu niż standardowe, ale jest to duży deficyt kaloryczny. Przykładowo, nasze zapotrzebowanie kaloryczne wynosi dziennie 2000 kilokalorii. Nie jemy przez jeden cały dzień, czyli jemy w poniedziałek kolację, we wtorek nie jemy nic, w środę jemy śniadanie, powiedzmy, że wykreowaliśmy 2000 kilokalorii deficytu kalorycznego, jednak jeżeli nic nie jemy przez cały dzień, na pewno nasza spontaniczna aktywność fizyczna to ile wydatkujemy energii będzie na pewno trochę mniejsze, ale powiedzmy, że te 1600 1700 kcal deficytu powinniśmy wykreować, jeżeli przez następne dni nie zjemy o więcej aż o 1600 1700 kcal więcej niż standardowo, to powinniśmy jakiś deficyt kaloryczny wykreować. Czy głodówki są dobrą posty, bo może bardziej posty są dobrą metodą odchudzania? I tak i nie. Z jednej strony dla osób szczególnie, które mają dużo tkanki tłuszczowej do zrzucenia, lub też w taki, powiedzmy, prosty sposób chcą zrzucić tkankę tłuszczową, może to być dobra metoda, ale trzeba zaznaczyć, że u niektórych osób można powiedzieć, że może nasilać to problemy po prostu z odżywianiem, z relacją z jedzeniem, że ktoś, te, jeżeli jest na przykład mocno szczupły, czy ma problemy z postrzeganiem własnego ciała, będzie robił bardzo długie posty zbyt często i ten poziom tkanki tłuszczowej, poziom masy ciała będzie miał bardzo niski, a nadal będzie uważał, że te posty będzie, będzie ich potrzebował lub też. Mogą się zdarzyć osoby, które nie jedzą na przykład przez 24-30 godzin, a potem bardzo mocno się obiadają, tak? po prostu dają sobie potem przyzwolenie na jedzenie czegokolwiek. Więc warto zaznaczyć, czy ten post nie wpływa na nasze, naszą relację i postrzeganie jedzenia, bo u niektórych osób niestety może to takie problemy powodować, więc warto na to zwracać uwagę, po prostu jak my na takie posty reagujemy. Zmęczenie fizyczne, a samopoczucie psychiczne, tutaj to już o tym wspomniałem, ale samopoczucie psychiczne na poście jest super. Mamy świetny poziom energii, czujemy się bardzo dobrze, a fizycznie jesteśmy trochę zmęczeni w sensie fizycznym, obciążeniu fizycznym, bo to nie jest tak, że nam chce się spać bardziej, nam się chce mniej spać. Jesteśmy powiedzmy, że trochę bardziej. Być może pobudzeni, mamy większy poziom energii, ale nie, nie bylibyśmy w stanie wykonać ciężkiego treningu. Tak to wygląda, tak? Jeżeli wchodzimy na, na przykład na szóste piętro schodami, to jesteśmy bardziej zmęczeni niż zwykle, ale to nie chodzi o to, że o 18 na przykład chce nam się spać. Wręcz przeciwnie, ten poziom energii taki, takiego zmęczenia fizycznego jest dużo mniejszy, tylko po prostu nie mamy dużej siły, nie mamy dużej wydolności. Uważam, że dużą korzyścią z postów jest to, że przestajemy myśleć o jedzeniu. Tak jak wspominałem wcześniej, My cały czas myślimy o jedzeniu. Myślimy, co zjemy, jak wrócimy z pracy, co zjemy na, w przerwie na lunch, co zjemy na śniadanie, co mamy w lodówce, być może co, co, zrobimy, co, co kupimy w sklepie, żeby potem zjeść. Jeżeli mamy post, na przykład 24-30 godzinny, to przez ten dzień nie myślimy o jedzeniu. I to jest naprawdę fajne, że to myślenie o jedzeniu możemy sobie odrzucić, całkowicie nie musimy przeznaczać czasu naszej energii mentalnej na to, co zjem. Zaoszczędzany czas, to już mówiłem, zaoszczędzany czas naprawdę, jeżeli nie jemy przez jeden dzień, zaoszczędzamy myślę, że godzinę lub nawet dwie, w zależności od tego, ile normalnie czasu spędzamy w kuchni, na, wszystko, na cały aspekt związany z jedzeniem, od przygotowania zakupów do, do, do zmywania i spożywania tych posiłków, więc naprawdę mamy więcej czasu przez ten czas, gdzie nie jemy. Co jeść na początku i co jeść, co jeść na końcu postu? To jest ważna kwestia. Jeżeli robimy posty 24-36 godzinne, szczerze mówiąc, nie ma to ogromnego znaczenia, jemy normalną kolację, być może troszeczkę większą niż standardowo, przez następny dzień nie jemy nic i potem tak naprawdę jemy normalne śniadanie. Nie jest to duży post na tyle, że na przykład pokarmowy jest wyłączony, że mamy jakiś tam źle się czujemy po jedzeniu i tak i tak dalej. Wiadomo, że po tym pierwszym posiłku może być takie rozluźnienie, taki spadek energii. To jest normalne, bo nasze ciało przez 30 godzin nie trawiło. Teraz przekształca się w stan trawienia, dużo krwi odpływa do układu pokarmowego, więc taki efekt oczywiście znużenia może po posiłku wystąpić, ale nie ma raczej potrzeby przy takim poście jeść specjalnego posiłku. Jeżeli chodzi o dłuższe posty, powiedzmy, że 48, 72-godzinne lub jeszcze dłuższe, to wtedy rzeczywiście pierwszy posiłek powinien być płynny lub półpłynny. Są różne na to metody, od smoothies, szejków białkowych do zup, czy, czy też takich y, zup właśnie kremów. i Wtedy przeważnie, jak już pościmy taki dłuższy czas, to jemy ten posiłek płynny, półpłynny, na przykład wypijamy taką zupę czy szejk białkowy i już po 30-40 minutach jemy normalny posiłek. Wiadomo, po takim czasie y, zwykły posiłek półpłynny czy płynny nie zaspokoi naszego... Y, Takiego pełnego głodu, tak, takiej pełnej satysfakcji nam nie da, więc ten następny posiłek jemy krótko po tym. ale już przy takich dłuższych postach warto od czegoś, tak, tak zwanego lżej strawnego zacząć, a nie na przykład jeść od razu po poście y, ogromnego steka, czy duży bardzo obiad, bo nie dość, że na pewno będziemy się czuć mocno tacy zmęczeni i znużeni, to nasz układ pokarmowy może troszeczkę nam, y, może mu się to nie spodobać i możemy mieć różne objawy, jak gazy wzdęcia czy inne po prostu problemy. Jak długo można pościć? To jest ważne pytanie. Jak długo, zaró zarówno jak często, jak i jak długo za jednym razem? Być może część z Was słyszała o najdłuższym poście udokumentowanym w literaturze naukowej, który trwał 382 dni, osoba, która zaczynała ten post ważyła około 180 kg, po ponad roku poszczenia ważyła mniej więcej 80 kg, więc schudła bardzo dużo. I to, ile czas, ile post może trwać, bardzo mocno zależy od naszej masy ciała. Jeżeli jesteśmy osobą bardzo szczupłą, czy ogólnie szczupłą, to nie powinniśmy robić długich postów, bo nie mamy dużo zgromadzonej tkanki tłuszczowej, z której możemy korzystać podczas postów. Jeżeli mamy dużo tkanki tłuszczowej, te posty mogą być dłuższe. I takie znowu: 24-36 godzin to jest totalny, uważam, że luz. Lekki taki post. Kilkudniowe jak najbardziej, bez problemu. Myślę, że większość osób. Z trochę większą, powiedzmy, tkanką tłuszczową, taką normalną tkanką tłuszczową, a nie bardzo osoby szczupłe czy startujące w zawodach sylwetkowych, myślę, że też bez problemu powinny być w stanie przeprowadzić. No już posty powyżej 3-4 dni to już jest kwestia naprawdę indywidualna. Nie chciałbym takich postów tak w ciemno zalecać, zarówno pod względem zdrowotnym, poziomu glukozy we krwi, samopoczucia i elektrolitów. Tutaj warto na to zwrócić uwagę, że takie posty już mogą. Pewne obciążenia, pewne uwarunkowania za sobą nieść, i do takich postów już warto pewne rzeczy dodawać. Na temat tego, co dodawać do postów, będzie także, jest także do pobrania poniżej specjalny materiał, gdzie właśnie rzeczy, które podczas postu możemy, a nawet czasem, które warto spożywać, są tutaj do pobrania, właśnie w tym linku, i tam możesz zobaczyć te rzeczy, ale już przy dłuższych postach naprawdę to jak wprowadzamy się w post, co spożywamy w trakcie postu i jakie rzeczy w ogóle robimy w trakcie postu, rzeczywiście mogą mieć znaczenie, ale powiedzmy, że do 72 godzin nie jest to wielkie wyzwanie i dla większości osób taki post nie powinien być dużym problemem, a jeżeli chodzi o posty, o częstotliwość postów, jeżeli mamy tej tkanki tłuszczowej dosyć sporo i robimy posty 36-godzinne, to nawet raz w tygodniu taki post można robić, naprawdę nie jest to jakiś Znowu duże wyzwanie. Posty 72-godzinne powiedzmy, że no maksymalnie, maksymalnie to jest raz na dwa tygodnie, ale raczej rzadziej. I co ciekawe, na przykład Peter z tego czasu robił posty tygodniowe raz w miesiącu. To już jest na pewno dosyć sporo. Zarówno długość postu, jak i częstotliwość jest dosyć spora, ale powiedzmy, że jeżeli przeliczamy ile dni w miesiącu pościmy, to Znowu, jeżeli nie mamy konkretnych celów i konkretnych jakichś przyczyn, dlaczego pościmy, to na pewno nie pościłbym dłużej niż 7 dni w miesiącu, a raczej coś koło 4-5 całkowity czas postu. A jakie są w ogóle cele takich dłuższych postów? Po co w ogóle pościć 4, 5, 7, 10 dni? Tutaj to już jest tak naprawdę moim zdaniem głównie cel właśnie zrzucania masy ciała, zrzucania tkanki tłuszczowej. Przy takim dłuższym poście już bardzo mocno czerpiemy energię z tkanki tłuszczowej i to może być u osób z nadwagą, właśnie metodą metoda odchudzania. I tak naprawdę dla takich osób też bym to polecał, a dla osób, które mają normalną lub niską masę ciała, to już w ogóle, no wiadomo, postów dłuższych bym nie polecał, ale jeżeli ktoś nie ma tej tkanki tłuszczowej trochę więcej, powiedzmy, no co najmniej 16% u mężczyzny, lub powiedzmy, że 20% u kobiety, to raczej takich postów dłuższych niż 3-dniowe dniowe. Po prostu bym nie polecał wykonywać. Dłuższe posty też wiadomo, że mogą mieć i aspekty religijne, i jakiegoś takiego powiedzmy oczyszczania duchowego itd., itd., ale tych aspektów nie chciałbym tutaj poruszać, to jest oczywiście kwestia indywidualna, ale dłuższe posty to już rzeczywiście jest to pewne zaangażowanie i już to jest rzeczywiście pewien rodzaj powiedzmy obciążenia dla... Organizm. Bardzo ważnym, częstym pytaniem jest, jak posty wpływają na pracę tarczycy. Wiadomo jest, że deficyt kaloryczny lub też dieta ketogeniczna obniża poziom szczególnie FT3, czyli tego aktywnego poziomu hormonu tarczycy. I jeżeli ktoś ma niedoczynność tarczycy, Warto skonsultować się ze specjalistą, czy taki post warto przeprowadzić. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto. Choroba Hashimoto, która jest tak naprawdę chorobą autoimmunologiczną, a nie typową chorobą powiedzmy tarczycy. Ale tutaj warto skonsultować się ze specjalistą. No, raczej bez szans jest, żeby post podniósł nam poziom FT3, FT4 i obniżył np. TSH. Ale jaki będzie miał wpływ u osób z chorobami tarczycy, to już jest kwestia indywidualna, nie są te tematy mocno przebadane. Jak ktoś ma silną niedoczynność tarczycy, czy być może nieuregulowaną, niewyleczoną, to raczej takich dłuższych postów bym odradzał. Kolejna kwestia to jest, co w ogóle możemy robić podczas postów. Czyli zakładamy, że to jest post dłuższy niż 36 godzin. Jeżeli robię ja post 36-godzinny, czyli w poniedziałek znowu jem te kolacje, we wtorek nie jem nic i w środę jem śniadanie, to we wtorek normalnie idę na trening siłowy rano i po takim treningu siłowym nie jestem jakoś mega, super głodny i w ogóle nie, 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 ani nie zużywa to całego glikogenu, ani nie jest tak mocno wymagającym treningiem jak na przykład sporty drużynowe czy bieganie, więc taki trening możemy wykonać. Ale jeżeli pościmy już dłużej niż ten jeden cały dzień, to raczej intensywne treningi nie powinny być wykonywane. Są osoby, które robią i biegają i wykonują różne treningi normalnie podczas dłuższych postów. Dla standardowych osób raczej polecałbym bardzo mało intensywne aktywności fizyczne, jak spacery czy jakieś ewentualnie prace domowe, raczej dużej aktywności. Fizycznej bym tutaj nie polecał, ale normalnie podczas takich postów jak najbardziej funkcjonujemy, także normalne rzeczy, które na co dzień robimy, jak najbardziej wykonujemy, jak najbardziej możemy pracować mentalnie, robić jakieś właśnie prace domowe czy jakieś obowiązki, które do nas należą, jak najbardziej możemy wykonywać. No i podczas dłuższych postów na pewno dbamy o nawodnienie i elektrolity, i to jest ta jedna z rzeczy najważniejszych. Jeżeli pościmy dłużej, to elektrolity mogą być wręcz niezbędne, żebyśmy czuli się dobrze, szczególnie powyżej tych 24 godzin. Bo wiadomo, że tak jak mówiłem wcześniej, glikogen i woda z nas troszeczkę schodzi podczas postów, więc masa ciała spada, ale tak naprawdę tracimy przede wszystkim wodę, i te elektrolity mogą podnieść nasz poziom energii, poprawić nasze samopoczucie, szczególnie jak na przykład ktoś ma bóle głowy czy tego typu problemy zdrowotne. I jeżeli chodzi o to, co pijemy podczas postu, to ja jestem zdecydowanie zwolennikiem picia wody podczas postów, suche posty, czyli gdy nie jemy ani nie pijemy, to jest już w ogóle zupełnie inny poziom i takich postów. No, naprawdę trzeba być mega zaawansowanym, żeby takie posty przeprowadzać i raczej ich nie do końca polecam. Ale podczas postu możemy też pić bezkaloryczne napoje. Może nie byłbym zwolnikiem picia coli zero czy pepsi maxi, tego typu napojów ze słodzikami, ale czarną kawę, różnego rodzaju herbaty czy takie napoje, które nie mają kalorii, możemy podczas postów spożywać. Warto zaznaczyć, że wtedy ta kawa czy kofeina ogólnie może nas bardziej trochę stymulować. No i na pewno nie spożywamy jej krótko przed snem, na pewno nie 6 godzin przed snem. No i teraz jeszcze podsumowując te aspekty zdrowotne, post może w chorobach niektórych autoimmunicznych i niektórych chronicznych Zmniejszać objawy, poprawiać samopoczucie, zmniejszać objawy bólowe, problemy skórne, tak jak mówiłem. I to problemy skórne zarówno w chorobach autoimmunologicznych, jak na przykład tłuszczyca, ale bardzo często też zmniejsza występowanie trądziku, bo wiadomo, odżywianie jest mocno związane z problemami skórnymi i jest mocno szybko widzialne. Tak? Czyli jemy na przykład rano jakiś posiłek i często już zaraz. Objawy skórne występują lub tego samego dnia lub następnego dnia. Tak jak mówiłem, główne antygeny, większość antygenów z, w naszym ciele pochodzi właśnie z pokarmów, z tego, co jemy, dlatego też posty zmniejszają stany zapalne, zmniejszają aktywację układu odpornościowego, więc to jest na pewno ważna metoda zmniejszania stanów zapalnych i nawet poprawy układu odpornościowego. A czy tak ogólnie jeszcze podsumowując, czy post to jest dobra metoda odchudzania? To zależy, na pewno jest skuteczną, na pewno powoduje duży deficyt kaloryczny, ale Musimy zwrócić uwagę na psychikę danej osoby, czy nie powoduje to problemów z odżywianiem, no i co ta osoba robi poza postami, tak? Bo poza postami na pewno warto dbać o wtedy odpowiednią dietę, gdy normalnie jemy, o odpowiednie spożycie białka, żeby nie tracić też masy mięśniowej czy masy kostnej. No i na pewno, jeżeli dużo postów wprowadzamy, to mega istotne jest to, żeby wykonywać też trening siłowy, ponieważ trening siłowy będzie chronił naszą masę mięśniową, kostną przed tak naprawdę atrofią, tak? Przed znikaniem tej masy mięśniowej i kostnej. Dlatego też przy dłuższych postach trening siłowy jest mega wskazany. Ogólnie trening siłowy i tak jest dla każdego wskazany właśnie pod tym względem budowy czy ochrony masy mięśniowej i kostnej. Dlatego też bardzo, bardzo polecam po prostu go wykonywać regularnie. No i teraz przechodzimy do pewnych wątpliwości, przeciwwskazań związanych właśnie z postami. Pierwsza to są hormony kobiece. Tutaj ogólnie rzecz biorąc raczej posty szczególnie dłuższe, dłuższe niż 24-godzinne nie będą zbyt dobrze wpływać na gospodarkę hormonalną kobiet, na regularność cyklu wydzielanie progesteronu i innych hormonów. Jeżeli kobieta szczególnie ma niską masę ciała czy prawidłową masę ciała, to wtedy ten efekt może być jeszcze gorszy. U kobiet z większą masą ciała z nadwagą może ten post wpływać korzystnie na regulację tych hormonów, bo wiadomo, obniża poziom glukozy, insuliny, a wiadomo, że te problemy bardzo mocno w dzisiejszych czasach wpływają na, negatywnie na gospodarkę hormonalną kobiet. Ale tutaj warto zapytać się po prostu specjalisty, czy taki post jest u nas wskazany. Nie polecałbym na pewno postów jako metodę regulacji gospodarki hormonalnej, że np. ktoś ma nieregularny, kobieta ma nieregularny cykl i chce sobie to np. postem poprawić. To zdecydowanie nie. Post podczas przeziębienia. Bardzo ważne pytanie, czy powinniśmy pościć podczas infekcji, przeziębienia? Uważam, że jeżeli mamy apetyt i normalnie jesteśmy głodni, to nie powinniśmy sztucznie wprowadzać się w stan postu. Tak jak mówiłem, post może wspierać funkcjonowanie układu odpornościowego i rzeczywiście walkę z infekcjami czy, czy z innymi problemami zdrowotnymi. Ale tutaj raczej nasz organizm powinien to regulować. Jeżeli rzeczywiście nie mamy totalnie ochoty na jedzenie niczego, to być może taki post jest naturalnie dla nas wskazany. Jeżeli mamy apetyt, to powinniśmy te posiłki takie, które są dla nas korzystne, które wspierają odporność, które nie powodują jakiegoś obciążenia układu pokarmowego. Myślę, że powinniśmy spożywać. Tutaj warto też zaznaczyć, że takim powiedzmy efektem ubocznym postu, tego, że nie jemy, jest to, że dużo bardziej odczuwamy zimno. Tak naprawdę te odczuwanie zimna jest ogromnie zmienione, jeżeli nie jemy, po prostu jest tam dużo, dużo zimniej i po prostu potrzebujemy na przykład w mieszkaniu wyższej temperatury, lub na przykład na zewnątrz jest 21 stopni i normalnie przy takiej temperaturze czujemy się OK, a jeżeli pościmy, to jest nam mega zimno i to jest bardzo odczuwalne. Dlatego też, jeżeli mamy gorączkę, jest nam mega zimno i w ogóle mamy tego typu objawy, no to post może jeszcze to nasilać, więc nie bardzo bym polecał takie sztuczne wprowadzanie postu w okresie infekcji. Bardzo częste pytanie: ciekawa. Czy herbata, czy inne napoje przerywają post. Nie, jeżeli to jest kawa, czarna kawa, yy, czy herbata, czy inne napoje, bez kalorii nie przerywają postu, to w ogóle też u siebie sprawdzałem, piłem kawę podczas właśnie takiego postu. Poziom glukozy w ogóle się nie zmienił, więc tutaj na pewno nie ma wpływu. Bardzo często osoby pytają się mnie, czy insulinoporność, czy problemy z gospodarką glukozowo-insulinową, taką, że mamy wysoki poziom glukozy i wysoki poziom insuliny, czy to są przeciwwskazania do postu. Tak w teorii raczej nie. Tutaj oczywiście warto się skonsultować ze specjalistą, ale. Post, jeżeli po prostu nie jemy, to można bardzo łatwo sobie to wyobrazić, że jeżeli nie jemy, to z czasem nasz poziom glukozy i insuliny spadają, tak? Ten poziom glukozy i insuliny nie będą u zdrowej osoby, jeżeli nie mamy dużych problemów zdrowotnych, nigdy nie spadną powyżej, poniżej pewnego poziomu, tak jak mówiłem, powiedzmy poniżej 70-80 mg na decylitr, na decylit, nawet jakbyśmy pościli dwa tygodnie, a jeżeli ktoś ma insulinooporność i ten poziom glukozy na czczo bardzo wysoki, to ten post powinien mu po pewnym czasie ten poziom glukozy wyrównać, ale tu warto się na pewno skonsultować ze specjalistą. Elektrolity podczas postu. Naprawdę istotna kwestia przy dłuższych postach, tak jak wspominałem, co najmniej 36-godzinnych. Elektrolity oczywiście bez cukru, bez glukozy, Mogą być takim wręcz zbawieniem, jeżeli czujemy się słabo zmęczeni. To właśnie elektroity mogą podnieść nasz poziom energii i ułatwić nam trzymanie postu. Przy dłuższych postach elektroity są wręcz mocno wskazane. Elektroity, czyli przede wszystkim stół, przede wszystkim stół. Magnez potas, ewentualnie wap, ale sód jest najważniejszy. I można kupić elektroity po prostu bez cukru, same elektrolity, lub też ewentualnie spożywać jakiś rodzaj soli, która też jakąś korzyść będzie miała, ale lepsze byłyby elektroity, które też zawierają magnes potas. Ewentualnie można spożywać sól jako źródło sodu plus magnes potas jako suplement, ewentualnie wapń. Bardzo częstą praktyką jest spożywanie. Octu jabłkowego z rana podczas postu, czyli ktoś pości 2 3 dni i spożywa do tego jeszcze rano ocet jabłkowy, czy to jest dobra praktyka. Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Octu jabłkowego nie spożywamy podczas postu. Ogólnie ocet jabłkowy powinien być spożywany tylko chwilę przed posiłkiem lub w trakcie posiłku, żeby powiedzmy obniżyć poziom glukozy we krwi i w jakimś tam stopniu być może wspierać trawienie, chociaż ten efekt oczywiście nie jest mocny. Ale jeżeli my pościmy, to my nie chcemy dodatkowo obniżać poziomu glukozy, nie chcemy rzeczy hipoglikemizujących spożywać podczas postu, ani też rzeczy, które mogą wpływać na wydzielanie kwasu żołądkowego, więc spożywanie octu jabłkowego jest mocno przeciwwskazane podczas postu. Często też do, dostaję pytania czy sugestie, że post na przykład 40, 48 czy 72 godzinny aktywuje autofagię i powinniśmy tyle a tyle dokładnie pościć, żeby aktywować autofagię. To już wyjaśniłem wcześniej, że autofagia nie jest procesem zero i naprawdę przerwy od jedzenia powiedzmy 24, 30 godzinne, już na pewno w jakimś stopniu nasilają proces autofagi, ale ważne jest to, co robimy na co dzień, czy się nie przejadamy, czy trenujemy i ogólnie dbamy o zdrowy styl życia, ale to nie jest tak, że w konkretnym momencie po prostu postu włącza się proces autofagi. No i teraz kilka innych rodzajów, powiedzmy, że postu, bo to się nazywają posty, ale nie są to do końca posty, czyli post Dąbrowskiej, post Daniela, czy inne, różnie nazywane i oparte na różnych różnych założeń, przeważnie są to jakieś metody ograniczania spożycia kalorii przez jakiś określony czas, 7 dni, 14, czasem 20, 30 nawet dni, jemy 800 kcal dziennie, czy 1000, ogólnie są to diety niskokaloryczne. To nie jest mocno związane ze standardowym postem, bo dostarczamy jakąś żywność, nasz układ pokarmowy tak naprawdę pracuje i wiadomo, że taki post, jeżeli coś jemy codziennie, można utrzymać dłużej, ale raczej nie jestem zwolennikiem takich postów, szczególnie tej wersji nowszej, takiej postu Dąbrowskiej, która jest oparta na sokach, bo to po prostu może nam mocno rozregulować poziom glukozy we krwi. Standardowy post. Doktor Dąbrowski opierał się po prostu na warzywach, owocach i to już było na pewno lepsze, ale uważam, że dużo lepiej jest po prostu wprowadzić post, kiedy nie jemy i nie robić go tak długiego i robić bardziej regularnie, niż po prostu przez dłuższy czas jeść bardzo mało. Tutaj wyjątkiem dla osób, które się odchudzają, może być taki post 2 na 5, czyli że przez dwa dni mamy bardzo duży deficyt kaloryczny, rzędu spożywamy przez te dwa dni jedynie 500-800 kcal, a przez pozostałe 5 dni jesteśmy na poziomie naszego zapotrzebowania kalorycznego to może być dobra metoda, powiedzmy, że zarówno odchudzania, jak i wsparcia naszego zdrowia, więc w ten sposób można taką dietę przeprowadzać i to długofalowo, ale takie posty na przykład dwu-trzy tygodniowe, gdzie jemy bardzo mało i szczególnie oparte na sokach, to raczej bym nie polecał. Kolejna ważna kwestia to są bóle głowy, zarówno migreny, jak i zwykłe bóle głowy. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma hipoglikemię, problemy z regulacją poziomu glukozy we krwi, to jeżeli nie je przez kilka godzin, to mogą występować bóle głowy. Dlatego też, w jakim stopniu, powiedzmy, że mogą powodować te bóle głowy. Elektrolity są najważniejszą rzeczą, która, które mogą zapobiegać tym występowaniu bólu głowy podczas przerwy odjedzenia. Jednak, co ciekawe, są badania naukowe, które pokazują, że posty mogą zmniejszyć występowanie migren czy bólów głowy. To jest kwestia totalnie indywidualna. Nie chcę polecać, żeby przy bólach głowy czy migrenach prowadzać posty czy żeby ich unikać. To po prostu niestety, 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 ale trzeba sprawdzić na sobie. Jest też takie ważne pytanie, kiedy przerwać post, czyli co, jakie objawy czy jakie samopoczucie może wskazywać na to, że powinniśmy przerwać post. Jeżeli jest nam naprawdę ciężko, czujemy się słabo, czy być może mamy jakieś zawroty głowy, czy inne tego typu objawy, warto najpierw zwrócić uwagę, czy odpowiednio dużo pijemy płynów i elektroitów, ale jeżeli to nie pomaga i czujemy się naprawdę słabo, jest tam, jest tam źle, no i widzimy, że to jest bardzo duże wyzwanie, nie jesteśmy przygotowani do takiego postu, to jak najbardziej warto taki post przerwać. To nie chodzi o zawody, kto dłużej wytrzyma, czy kto zniesie gorsze samopoczucie. Jeżeli rzeczywiście nasz organizm w tym momencie nie jest do tego na to gotowy, nie jest przyzwyczajony, może mieliśmy jakiś stres, może dużo aktywności fizycznej, to po prostu warto ten post przerwać i można oczywiście do tego wrócić. Tutaj też pod tym względem warto wspomnieć, że są aplikacje, powiedzmy do mierzenia naszego postu, które pokazują ile godzinowo pościmy, jeżeli sobie to oczywiście ręcznie wprowadzimy, no i powiedzmy, że one też pokazują co w konkretnej godzinie postu się dzieje, to nie uważam, że jest super znaczące i super dokładne, ale takie aplikacje do mierzenia postu mogą w pewnym stopniu nam pomagać powiedzmy utrzymać ten post czy mierzyć w ogóle czas postu. Uważam, że jest to taki na pewno niekonieczny, nie jakiś mega bardzo istotny dodatek, ale uważam, że korzystanie z takich aplikacji jest fajne, jest taką metodą powiedzmy, że motywacji takiego utrzymania tego postu. Sam korzystam i uważam, że... To, że sobie zaplanujemy na przykład post 36 godziny i odlicza nam się czas, że na przykład już 60% czasu minęło, bardzo fajnie nawet może pomagać nam utrzymać ten post. I co ciekawe, wieczorem jemy tę kolację, budzimy się rano, już mija często 12-16 godzin, więc już naprawdę 30-40% takiego postu mamy od razu z rana, więc to też bardzo fajnie wskazuje, że już dużo tak naprawdę tego postu upłynęło, co jest uważam, że mega korzystne. A dlaczego w ogóle podczas poszczenia jest zmniejszone uczucie zmęczenia, tego, o którym mówiłem, tego uczucia. Yy, Psychicznego, mentalnego zmęczenia. Tak jak mówiłem, to właśnie układ pokarmowy dostarcza nam te antygeny, rzeczy, które stymulują nasz układ odpornościowy, podczas jedzenia posiłków podnosi się poziom glukozy, insuliny, krew odpływa od układu pokarmowego. Dodatkowo po posiłkach jest aktywowany taki, taka, taka aktywacja odpoczynku i trawienia, tak? W totalnym przeciwieństwie do y, tego układu współczulnego, czyli właśnie takiej motywacji, poziomu energii, no i walki i ucieczki, powiedzmy. Jeżeli y, nie jemy, to nasz, nasze ciało, powiedzmy, że tak historycznie jest przyzwyczajone do tego, że powinno teraz szukać pokarmu, że my wyostrzamy wszystkie zmysły, żeby znaleźć pokarm i przez to mamy podwyższoną ostrość, powiedzmy, myślenia i widzenia. A jeżeli już zjemy posiłek, to nasz. Organizm w pewnym stopniu odpoczywa, już zdobył ten posiłek i nie grozi mu śmierć, powiedzmy, z głodu. Nam raczej nigdy nie, nie grozi śmierć z głodu, ale są to pewne mechanizmy przetrwania, ale fizjologicznie przez niższy poziom glukozy, insuliny, wyższy poziom oreksyny i innych hormonów, po prostu mamy wyższy poziom energii, wyższy poziom skupienia, więc w ten sposób jak najbardziej wpływa to na koncentrację i na pracę naszego mózgu. Wiem, że część osób spożywa niektóre zioła podczas postu, takie jak pokrzywa, które są diuretyczne. Uważam, że diuretyków podczas postu zdecydowanie nie należy spożywać. Tak jak mówiłem, podczas postów tracimy dosyć sporo wody, elektrolitów i spożywanie do tego diuretyków naprawdę jest przeciwwskazane i nie polecam tego typu ziół, ani w ogóle jakichkolwiek rzeczy diuretycznych podczas postu spożywać. Pytanie, czy warto spożywać suplementy podczas postów. Wspominałem już o elektrolitach, wapń, magnez, potas. To ewentualnie można przy tych dłuższych postach lub... Jako suplementy lub jako po prostu elektroity, jedną, jedną rzecz elektroity spożywać. W większości suplementów nie ma potrzeby spożywać. B-kompleks może być przydatny, ponieważ jest on rozpuszczalny w wodzie i bez problemu się wchłonie. Większość suplementów ziołowych czy innych witamin i składników mineralnych raczej nie ma potrzeby. Nawet, nawet nie ma potrzeby, a nawet nie będą one dobrze wchłaniane, więc raczej bym odradzał ich spożywanie. Ja lubię podczas postów spożywać NMN, ponieważ posty, ogólnie deficyt kaloryczny, czy też trening, podnosi poziom NAD, plus, takiego ważnego czynnika do produkcji energii, który też jest związany ze zdrowiem mitochondrów i ogólnie z dobrą wrażliwością na glukozę, na insulinę i poziomem glukozy we krwi. I dodatkowo spożywanie NMN, czyli suplementu, który podnosi poziom NAD, plus, można powiedzieć, że synergistycznie. Łączy się razem z postem, tak? Ale to też na pewno nie jest rzeczą konieczną, mocno wskazaną. Ja po prostu spożywam, bo też zarówno pod względem mitochondriów, poziomu energii na poziomie komórki, łączy się to ze sobą bardzo dobrze, ale na pewno nie jest to konieczne. A co ze spadkiem masy mięśniowej podczas postów? Wiadomo, że jeżeli pościmy naprawdę długo, 3, 4, 5 dni, to ubywa nam także głównie tkanki tłuszczowej, ale ubywa nam także masy mięśniowej. Ale jeżeli ktoś nie jest. Nie startuje w sportach sylwetkowych, czy jego głównym celem nie jest budowa masy mięśniowej, to potem, jeżeli będzie regularnie trenował, szczególnie siłowo, to te. Spadki masy mięśniowej, jak najbardziej, że tak powiem, sobie nadrobi. Jeżeli ktoś jest w okresie intensywnego budowania masy mięśniowej, to posty no na pewno nie będą tego wspierać. Tak? Regularne dostarczanie białka i posiłków na pewno za zapewniają lepsze pod tym względem efekty niż posty, ale nawet jeżeli pościmy dłuższy czas, to nasze ciało bardzo dobrze broni się przed utratą i tkanki mięśniowej, jak i kości. Tak? Głównie w większej ilości na pewno czerpie energię z kwasów tłuszczowych, bo nasze ciało no jest bardzo mocne. Tak wiadomo, że nie chce tych mięśni zużywać podczas postu. Jeżeli też mamy odpowiednią aktywność fizyczną i poza tym dostarczamy odpowiednią ilość białka, to dla standardowej osoby nie będzie to duży problem. Jeżeli ktoś już ma niską masę ciała, niską masę mięśniową, no to wtedy znowu nie jest to zbytnio wskazane takie poszczenie, ale dla standardowej osoby nie ma to ogromnego znaczenia. Jak posty sprawdzają się w problemach jelitowych? To jest znowu kwestia bardzo indywidualna. Zarówno w SIBO, czy w chorobach zapalnych, część osób świetnie czuje się na intermittent fasting lub dłuższych postach, po prostu układ pokarmowy sobie odpoczywa i potem dużo lepiej reaguje na jedzenie. Ale muszę też zaznaczyć, że u wielu osób, na przykład z SIBO, jeżeli zrobimy sobie post na przykład dwudniowy, a potem zaczniemy znowu jeść, to nasz układ pokarmowy, te bakterie jeszcze z większą siłą zaczną się, że tak powiem, namnażać i pojawią nam się przykre objawy takie, o których wspominałem wcześniej, czy wzdęcia, czy właśnie gazy i inne. Dlatego też stosowanie w problemach jelitowych musi być indywidualnie ustalone i zobaczyć po prostu musimy, jak się czujemy. W przypadku chorób zapalnych jelit to może mieć duże znaczenie, bo po prostu te stany zapalne prawdopodobnie się mocno zmniejszą, jeżeli nie będziemy spożywać jedzenia, ale też w chorobach zapalniki często mamy problemy z niedożywieniem, niedowagą czy innymi niedoborami, więc to raczej jest przeciwwskazaniem do postów. A w przypadku SIBO na pewno postem jedno-, dwu-, nie zabijemy, że tak powiem, nie zagłodzimy tych bakterii w naszym imienicie cienkim i na pewno nie wyleczymy się z SIBO. A pytanie, czy potem jeszcze te objawy będą większe czy mniejsze, to na pewno zależy od osoby. I teraz kwestia jeszcze z moich indywidualnych badań, właśnie podczas. Poszczenia, tak jak mówiłem, mierzyłem sobie poziom glukozy we krwi podczas 36-godzinnego postu i u mnie poziom glukozy utrzymywał się na standardowym poziomie około 85-90. Mogłoby być trochę niższy, ale ogólnie wniosek jest taki, u zdrowej osoby, tak jak mówiłem wcześniej, poziom glukozy jest po prostu stały. Nieważne, czy jesteśmy na poście dłużej, krócej, czy jesteśmy w ketozie, czy jakiekolwiek inne rzeczy tutaj zachodzą, nasz poziom glukozy nie będzie spadał, nie będzie hipoglikemii. Wyjątkiem może być ciężki trening, jeżeli podczas postu zrobilibyśmy ciężki trening. Być może nawet podczas treningu nasze ciało byłoby w stanie jeszcze podnieść poziom glukozy we krwi, bo ciężki trening podnosi poziom glukozy we krwi, ale ciężki trening może spowodować hipokremię po treningu, dlatego też takie ciężkie treningi podczas postu nie są wskazane. Ale tak jak mówiłem, nasz poziom glukozy na pewnym poziomie, takim dobrym, powiedzmy 80-90, być może 70 mg na decylitr, się utrzyma i nie będzie spadał, jeżeli ktoś mierzy sobie na przykład glukometrem, czy właśnie tym urządzeniem o stałego pomiaru poziom glukozy we krwi glukozę i sprawdza, że podczas postu spada mu ten poziom glukozy we krwi, co może być związane z jakimiś problemami zdrowotnymi czy innymi kwestiami, to wtedy oczywiście też jest to wskazanie do przerwania postu. Jeżeli ten poziom glukozy we krwi spada poniżej 70, to już polecałbym po prostu post przerwać i coś zjeść, żeby ten poziom poniżej 70 jednak nie spadał. Dodam jeszcze jako ciekawostkę, że w takich mało etycznych, ale dawnych badaniach na osobach, które pościły dłuższy czas, tam bodajże kilka dni, George Cahill robił takie doświadczenie, które się wydaje wręcz nieprawdopodobne, że coś takiego zrobiono, ale osobom, które pościły dłuższy czas, wstrzykiwano jeszcze insulinę, czyli poziom, który, hormon, który obniża poziom glukozy we krwi, i okazywało się, że tym osobom spadał poziom glukozy we krwi do 30-40 mg na decylitr, co jest strasznym, naprawdę już takim niskim poziomem, który powinien powodować hipolikemię i wręcz nawet zapadnięcie w śpiączkę, a nawet być może zgon. Naprawdę to jest mega niski poziom glukozy we krwi. A okazało się, że te osoby miały te stężenie glukozy we krwi bardzo niskie, a nie miały żadnych objawów, co pokazuje, że posty lub dieta ketogeniczna Chronią nas przed objawami kiboglikami, bo te ketony są tym źródłem energii dla mózgu. Ale to mówię tylko jako ciekawostkę i na pewno bym takich rzeczy nie polecał. No i teraz bardzo ważna kwestia, czyli przeciwwskazania. Są pewne przeciwwskazania, które no, mówią, że raczej tych postów nie powinniśmy stosować. Oczywiście są to ustalenia też do indywidualnego przedyskutowania ze specjalistą. Niedożywienie, ogólnie zarówno niedożywienie jakościowe, czyli niedobory witamin, składników mineralnych jak i niska masa ciała, po prostu jak jesteśmy bardzo szczupli, niski poziom tkanki tłuszczowej, raczej post nie będą dla nas najlepszą opcją. Po prostu jak są osoby szczupłe, nie mają tkanki tłuszczowej, a wiadomo też, że podczas postów nie mają dużo tkanki tłuszczowej, a dodatkowo podczas postów wiadomo, że nic nie jemy, więc nie uzupełniamy witamin czy składników mineralnych, więc to są silne przeciwwskazania i z tym dosyć mocno łączy się hipolikemia. Jeżeli mamy hipolikemię, to nasz poziom glukozy we krwi przy nawet krótszej przerwie od jedzenia po prostu spada, a przy dłuższym poście prawdopodobnie będzie nam dawać niesamowite, naprawdę negatywne objawy i będziemy się czuć fatalnie, więc przy hipoglikemii na pewno przeciwwskazaniem jest także poszczenie. No i dodatkowo przy hipoglikemii jest wskazane akurat regularne odżywianie i przy hipoglikemii nawet intermittent fasting może nasilać objawy. Więc jak ktoś wie, że ma hipoglikemię, Zarówno w ciągu dnia, czy być może po jakichś posiłkach, czy przy dłuższych przerwach między, między posiłkami, to na pewno posty nie są dla niego. No i jest cała oddzielna gama chorób, które mogą przeci być przeciwwskazaniem do poszczenia. To już na naprawdę trzeba indywidualnie przedyskutować ze specjalistą. Wszelkie choroby, które powodują wyniszczenie organizmu, kacheksję, niedożywienie, problemy z trawieniem, swajaniem, prawie zawsze są przeciwwskazaniem do poszczenia. Jeżeli ktoś znowu przez chorobę ma niski poziom masy ciała, niski poziom tkanki tłuszczowej, no to mocno jest to przeciwwskazanie. Tak jak mówimy, w pewnych chorobach być może poszczenie może fajnie się sprawdzić, w chorobach autoimmunologicznych czy problemach stawowych, gdzie nie mamy też niedoboru tkanki tłuszczowej, ale zawsze, jeżeli mamy jakąkolwiek chorobę chroniczną, zawsze konsultujmy to ze specjalistą, żeby po prostu tymi postami sobie nie zaszkodzić. A teraz zapraszam Cię do pobrania przewodnika, w którym znajdziesz... Dodatki, suplementy, jak i napoje, które mogą być wręcz wskazane do spożywania podczas postu, które pomogą ci przetrwać, właśnie post, które pomogą ci poprawić samopoczucie, jeżeli masz gorsze samopoczucie podczas postów. I te rzeczy nie dość, że poprawiają samopoczucie, jak i niektóre z nich wręcz wspierają efekty postu pod względem zdrowotnym i pod względem samopoczucia. Także link tutaj do tego przewodnika znajdziesz na dole. Ja już się z Tobą żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Do usłyszenia.